Awe, legiony, sława i chwała, z tej strony Młoteczka, ze mną jest Lord Chaosu, Power Ranger Sztachu, przepraszam bardzo. Dzień dobry. Ma jakieś antenki na głowie. Ma. Oraz Power Ranger Młotek, może Młotek. Mój Młotek jest lepszy. Tak, Power Ranger Omek, Młotek stoi tu i to jestem ja. Tutaj stoi Omek, postanowił oczywiście zachować swój kostium. Nie pokaże nam go. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy tutaj, słuchajcie. O, przypłynęło. Tak, to coś dziwnego. Ubranka. Z kim ja gram? Dobrze, ubranka z meteorytu Omek nam zrobił i one tak wyglądają Power Rangerowo. Moje wyglądają tak żółtawo, dlatego że mam żółte fabki, ale tutaj Sztachu założył na siebie normalnie. Proszę, Sztachu, zaprezentuj się. A proszę, w prawo i w lewo i jeszcze właśnie się takie o coś wydobywa. Pięknie. I mamy lasery. Aha. Proszę. Piu, 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 piu. Dobrze. Zaprezentowany nowy sprzęt. Ja znalazłam swoje płetwy. Były w śwince, którą Omek już ukradł. Jak widzicie, znajdujemy się na jednej z dzikich plaż. Niestety nie ma z nami sutka. Jezu, mnie zabije. Tak. Omek, nie obżeraj się. Co ty tam jesz? Teraz... Daj kawałek. Daj. Ja się z tobą podzielę. Jakieś ciasto z dyni. Musimy mieć cięższe dupy, żeby iść lepiej na dno. Nom, 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 nom. Okej. Tym razem do tematu morza podeszliśmy nieco poważniej. Mamy ze sobą potionki pozwalające nam oddychać pod wodą, tak więc pozwólcie, że ja pierwsza. Tylko jest trik. Jeżeli oddychamy pod wodą, to nie oddychamy na powierzchni. Właśnie nie. To już tak nie działa. Na szczęście. Czemu na szczęście? No. Podążajcie za mną! O, rekin. A tak, potiony. Aha, nic mi nie straszne teraz, mam lasera. Lasery, laserami was pokonamy. Czemu nikt nie zbiera koralowców? A one same się nie zbierają? Nie, niestety. Trzeba je wykopać. Do czego są koralowce, zapytacie? Właśnie do tego, żeby oddychać pod wodą. O, tu groby wasze, patrzcie. Oczywiście zbiera wszystkie, najlepiej. A zapomniałam, że ja to mam pod klawiaturą. No już. Ej, czy tu nie było żadnych skrzynek? Nie było. Co to za tandeta? Po co myśmy tu w ogóle przyszli? Po skrzynki. Żeby były skrzynki, ale ich nie ma. Może niżej coś jest, trzeba. Przegraliśmy w morze. To już jest koniec świata. Tu już się nie da dalej, Sztachu. A jak nie, zobaczcie. W dół się da. Sztachu, pogłębia ocean. No jeszcze minuta została oddychania. Tyle wygrać. No. Przeszliśmy po skrzynki, nie ma nic. Ale mamy koralowce, ja zbieram wszystko. A może młotka ukradła, jak tam poszła pierwszy raz? Nic nie ukradłam. Tak, skitałaś te skrzynki. No, zakopałam pod piachem. No właśnie. I poza nagraniem, jakby też nie będziecie patrzeć, to sobie tu wejdę i ukradnę wszystko. Właśnie, dlaczego ja się palę pod wodą? Właśnie wy też. Bo meteoryt jest magiczny. I jeszcze buty rakietowe też pod wodą działają. A ja mam jeszcze, popatrzcie, płetwy. Zaraz się utopi. Nie, nie utopię się. Jeszcze umiem przez kilka sekund oddychać pod wodą. Ręki przypłynęły. Rekin. Cześć. No. I co? I wyprawa w morze? Wszystko na marne. Jak krew w piach. Oj, już nie oddycham pod wodą, to ja uciekam. Ale przynajmniej pokazaliśmy, jakie mamy nowe ładne ubranka. Co coś tak świeci. A, to z chmurki pada. To jaki plan jest nasz dalszy? Boże, jak ja tam powiedziałam. Pozwólcie, że ja się ubiorę. I poczuję się z powrotem sobą. Mam czarnego inka. O. Też mam czarnego inka. A to pewnie z tych ośmiornic. Przemaluję swój czarny kostium na czarno. Nie da się. Kto wie. To pewnie trzeba na coś użyć konkretnego. Z tego się dopiero farbę robi. Masz swoją świnkę z powrotem. Ja dostałem świnkę. Mam świnkę.
Świnka wędrowniczka. Wyrzuciłem świnkę, Tomek, dostałeś świnkę? Nie, tak. No. Gdzie idziemy? Do dżungli pewnie, co? A gdzie dżungla? Tam gdzieś. Gdzieś na drugim końcu mapy zupełnie. Więc myślę, że... Oj tam. Ruszajmy po drodze... w dżunglę. O, ja mam potiona, wypiłem jakiegoś spelunkera i widzę rudy pod ziemią. O ty. Ale nic ciekawego. Oszukisto ty. To co, robimy cięcie i widzimy się w dżungli pewnie, nie? No. No to 3, 2, 1 cięcie. O, meteor został. Słuchajcie, przerwa na reklamy. Oczywiście w drodze postanowiliśmy wskoczyć do korupcji, która tutaj stała. Nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich odcinków. Znaleźliśmy 3 serduszka, więc teraz je zbieramy. Całe to nagranie jest tylko po to, żeby pokazać, że wcale nie oszukujemy. I że no, te serduszka zbieramy naprawdę. Po co ja tam wpłynęłam? A i tam trzeba bombą rzucić. Bombą? Czy ja a mam bomby bombę? To w ogóle rozwalają? Ja mam dużo. Tak, rozwalają przecież. Nie wzięliśmy Purification Powdera tak swoją drogą. Myśmy się wybrali. Faktycznie rozwalają. Uwaga, rzucam. Rzucaj. A, porzuciłem. O nie, to wybuchający glow stick. Okej. Okay. Znowu dobra. Rzucam. O, rozwaliło, dobrze. Nie wiem, co to zobacz, co pewnie tam jest. Pistolet wypadł. No zaraz, na pewno. Panic necklace. O, no nawet. Wypłynęłam. Czemu nie zbieracie serduszka? Serduszek? Właśnie, ja jedno wziąłem. Dobrze, to ja sobie zjem teraz jedno. No, nie zjesz. Nie zjesz, bo ukradłeś mi. Ile masz stachu, hapeków? 280. Omegu, ile masz? Też. To ja już mam teraz 300, to teraz ja ci dam jedno. A ty masz stachu jedno serduszko? Nie, to już zjadłem to jedno. A to mogłam tobie dać. Nie pomyślałam. I tak będę ginął. Masz jeszcze panic necklace. No, ja mam. No to sztachu ma już jeden panic necklace przecież. O, właśnie. To chyba buty wymienię wreszcie, kolczaste. Przecież buty kolczaste super są. No są, ale już nie mam miejsca. Rozumiem. Czy tam coś na dole jest? Pewnie jest. Pająki na przykład. Jest chmurka też. Dobra, to ja idę zobaczyć, czy tam jest... A, przecież nie potrzebujemy powdera, bo mamy już super kilofy. A no tak, a my tutaj bombami rzucamy. Nie no, wiesz, bomby są dobre, bo szybkie. I znowu przegram w terrarię, bo zapominam, że muszę klikać na klawiaturze. No. No tak. Nie mamy młotka. Ja gdzieś miałem jakiś z meteorytu, ale nie wiem, gdzie go mam. Wygrałam. Ktoś ukradł. Haha. Wiecie co, to może zróbmy te serduszko na górze, bo robal wylezie, jak będziemy do tej dziury, to... Ja jestem za tym, żeby wziąć te na dole, bo prędzej czy później trzeba będzie je zabrać. No, trzeba będzie potem z niego wyjść. Ach, no tak. Przynajmniej nie trzeba będzie walczyć z... nie robalem, tylko mózgiem. No, czy tam co tutaj. Ale my powinniśmy być przyzwyczajeni do walki z mózgiem. Właściwie z rozumem. Może... Hurra! Wygrałam. No to teraz uciekam, ten. Uciekam. Thank lasery! No właśnie, gdzie on? A, jest. Cześć! Potem pozbierać ten syf to będzie wyzwanie. No ale leszcz. Kogoś on tam ćwiartuje właśnie. Sacha. Mnie. Masz potiony jakieś? Wygraliśmy! Coś mam. To była szybka akcja. Brute force. To tutaj poproszę bombę. O, w ogóle mam 2 Crimson Rody. Znaczy chmurki. W sztachu chyba jeszcze chmurki nie ma, więc możesz mu dać. Dobrze. Poprosimy bombę. Kopać się nie chce. Po co, jak mam ciebie z bombami? No, powiedzmy. Już tam włażę. Watą cukrową rzucam. A, no kolejny panik. To ja sobie założę w takim razie.
Ja to nawrócałam. Dupa mi się nie mieści. Dobrze, ukradłam wszystko, oczywiście nie mam już miejsca. Wywalę to. Płetwirkina. Co by tu jeszcze wywalić? Pajęczynkę wywalę. A, już tutaj mam wszystko. Panik Nekles, dobra. A tego Panik Neklesa nie da się z czymś posklejać? Żeby da się taki... później. No właśnie. Czyżby to już wszystko tu? Nie, tu jest jeszcze jedno. Tu jest jeszcze jedno. Tam pod wodą? Nie. Tak. Właśnie ja tutaj działam. A, tam, dobra. Utonę. Będziecie sami teraz walczyć. Już? Brain? O! Pinky i Brain. A mieliśmy może tak sprytnie to zrobić. Nie wiem gdzie on jest, ale nam nie wyszło. Jeszcze pasuje, żeby ktoś tam strzepł po te przedmioty, bo ja nie miałam miejsca w inwentory. Nie! Umrę. Ja tam potem zajdę. Chmurami go! Jak kapitana planetę smogiem. Chyba nie ta bajka. Chyba nie. On tak tu na mnie lata. Poszedł on. No. Wygraliśmy. Ja chyba mam najwięcej miejsca. Gdzie są te śmieci? Dużo. Tam w tym tunelu. Porosą. Piu, piu, piu. A coś jest. Grimtaina mam. Grimtain tissue samples. O, jakiś ćwok. Dwa widelce zardzewiałe. Nice. No nie wiem, chyba dziwna jakaś broń strasznie. 15 damage'a. Meteoryt! Więcej meteorytu. To co, robimy cięcie i widzimy się w dżungli no, teraz naprawdę. Podejrzewam, tak. Że tak. Całe 6 minut korupcji. Meteorycie. I jesteśmy w dżungli. Postawiliśmy sobie taką bagnistą chatkę z czerwonego drewna. Jak widać, nowy materiał na ściany. Będę mogła szaleć u nas w królestwie. Oczywiście u nas w królestwie bida i posłucha, chciałam tylko powiedzieć, bo tam nic nie ruszyłam od czasu ostatniego nagrania. Pewnie na tygodniu będę siedziała i dłubała na samek. A wiesz czemu bida? Bo zobacz, zamurowałaś pieniądze pod domem. Wszystko moja wina, jak zawsze. Co? Działamy tutaj. W dżungli jak zwykle pada. Chociaż przeważnie... A tutaj się nasz kolor wody zmienił. Widzicie? Taki bardziej zielonkawy. Co to jest? Jakiś ten... Trawa mnie je. Mordercza trawa. Piranie! To jest piranie. Bardzo podoba mi się muzyczka w dżungli. Jest absolutnie bezbłędna. Tam coś się świeci pod spodem. Jakiś spodem, kwiatek nowy. Idę kwiatki ciąć. A! Nie superze! A to są takie normalne kwiatki. Ja myślałam, że to się coś z nich robić. Ale popatrz, to jest taki krzaczor. Pewnie da się go wykopać. A, zapomniałam, że klawiatura. Nie. Ale lipa. Ale no, lipa. Wykopałaś. No, ale on się zniknął wtedy. Nic mi nie dał. Ja mam blueberriesy. No to z tych zwykłych krzaczków. Może znajdziemy dżunglowe nasionka. No. Tam i jeszcze krzaczor. Mungloły. Mungloły są przydatne bardzo. Jakie kwiatki. One wszystkie są niezbieralne. Skarby. Meczka. Wandalizm. Loot all. Mam parasolkę. Jeszcze jedną. Krzaku, chcesz parasol? O, ej, patrzcie. Podwójna skrzynia. I water, co ona nie, tu water leaf. Co ona tu robi? Ten, nie wiem. Nic nie było nic. Loot all! Wygrałam widelec. A skrzynki to już nie? Nie, bo się utopię. To ja wygrałam widelec. Będę teraz śmiercią z widelcem. Adzia! Jestem Posejdonem! A tu dziura? Mam widły głęboka. Do przewalania gnoju. Co, już koniec dżungli? Co to ja za dżunglę znalazłam, że tu nic nie ma? No, bo to ta dziura taka jakaś dziwna. O nie, umrę.
Jakieś latające ryby mnie biją. Uciekam. Stachu się pali. Może jakieś wejście tam do środka, czy coś? Tam wejście do środka. I skrzynę. Trzeba będzie kopać. Znajdziemy na pewno zaraz coś ciekawego. Widły, znaczy te pazury. O, to do kompletu. Dla mnie, bo ja to lubię. A zamiast czego? Myślę, że no, zamiast podwójnego pierda. Da się je połączyć. No, ale niestety tutaj nie mamy stołu do kombinowania. Z rzeczami. O, jest ten, trawa żrąca. Ja jednak pozostanę śmiercią z pazurkami. Bycie z Posejdonem mi nie odpowiada. Snoczer. Jaj, to są takie góry w porcie. Goni mnie! No, znowu goblin. Piu, 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 piu! No chyba już nie żyje. Pomyliłam sztacha z goblinem. Ładnie, tak. Bo my teraz jesteśmy w dżungli i ja jestem Jane, Omek to jest Tarzan, a ty jesteś tą małpą, co tam była. Jak się ta małpa nazywała? Lucy. Lucy. Nie. Nie, Chica. Chica? Pamiętacie takie rzeczy? To wypiszecie w komentarzach, jak się nazywała małpa z Tarzana. O! Lucy to taka małpa, co jest wykorzystywana do... Skończmy na wykorzystywana. Oh, Jezus, dobra, ja tutaj się kopię do skrzyneczki. A i tam skrzyneczka. Podlałem. To wygląda na jednak nie wejście gdzieś dalej. Oczywiście młotka z tej robol musi zrobić rzeczy. Ahaha, mam wejście. Albo coś. Obawiam się, że każdy z nas ma wejście. Nie. Inna sprawa, jak z niego korzysta. Wstrętne żarty się mnie trzymają, kiedy z wami rozmawiam. Może bym tak zamknęła to menu? No dobra. Dziurka. Wow. Jakieś pochodnie, coś tam ktoś stawia? Pytałem, czy ktoś chce. No ja mam. No ja też mam. Wszyscy mamy. To czemu tylko nikt nie stawia wszędzie? Następna skrzynka. Znów tarby. Pazurki. To kto chce tym razem pazurki? Nie, trzymaj na razie. Chciałam tylko powiedzieć, że jest mały fail na nagraniu, ale to nic. Jaki? To się tam wytnie. No, 98 łóżek mam w śmietniku. Nie! Mam nadzieję, że nam to wybaczycie, bo po prostu nie chciało mi się wracać i zrespawnowałam sobie łóżka, żeby postawić jedno. Jaki wstyd. Wyszło, że jednak Mocia coś tam cheatuje od czasu do czasu. O, kwiatek. Ej, a tutaj jest... Co? Gdzie ty jesteś? A nie, to czemu nie jesteśmy w drużynie? No bo tak od początku dzisiaj nagrywania nie jesteśmy w drużynie. O, już jesteśmy. Dobra. Kwiatek. Gdzie? Ślepota. Tu. A on jest jakiś specjalny? Aha. Daj. Ja mam. I co on robi? Farby jakieś. Tak. Tam niebieska farby. Farba. Dziwne to jest, to nie to takie... O, głębszy level jakiś. Ale się wpierdzieliłam. Nie to perki, au. O. Serduszko. Dobre rzeczy. To dla sztacha, bo sztachu nie miał ostatnio. Chciałabym tylko powiedzieć, że zaprowadzamy tu straszny chaos. Tak biegniemy i tak, wiecie, nawalamy. Jak zwykle. Ale dzisiaj wyjątkowo bardzo.
Czekajcie! Ja to muszę wykopać, muszę być bardzo delikatna. Nie mogę zniszczyć, bo nie dostanę nasionek. I tak nie dostaniesz. Haha, dostałam! Co to takie białe tu? Nie wiem, ale rozwaliłem. O, psuję wszystko. Tam jest jeszcze jeden mój dół. Więcej dziwnego drewna. A tu jest skrzynka. Otwieraj. To jest taka złota, lepsza niż do tej pory. Hermesowe buty. No, dobra rzecz. Jaki farciarz! No ty już masz. Nie mam hermesowych butów, nie? Ja łyżwy miałam. Mogę ci dać. Weź sobie, Sztachu, przydadzą ci się. Szybciej uciekać. Tak. A piranie! Ciekawe, że deszcz potrafi padać pod wodą. Rzeczywiście interesujące. Co? Bo to tyle? Jest magiczny deszcz, taki z kwasem. Kwaśny deszcz. Tak. Znowu kapitan planeta ma problem. No może tędy? Tu też jest jakaś dziura. Głębsza. No to możecie się przekopać w sumie. Ja nie umiem. Już. Ja wyjdę będzie jak Tarzan. Powódź w dżungli zaraz. Jestem Tarzanem. Właśnie coś zalewam. Siebie znaczy. O, jak mieliśmy po nagraniu pić. Żal. Jeszcze głębszy jakiś poziom? We need to go deeper. Robaki chodzą tu. Nic nie widzę, co tu się dzieje. O! Ja też nie, nie przejmuj się. Jakieś lasery latają, błyszczy się coś tam. O, jest ten. Gryząca trawa. O. Chodź tu. O. Zabiłam się. Faktycznie jakoś tak na pałę idziemy teraz. Tak. Ja myślę, że to jest dobry moment na to, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. I w następnym odcinku dowiecie się, co jest bardziej w dżungli. I tak chyba mniej na pałę. Bez szaleństw. Szalejemy. O, tu coś przyszło, patrzcie. Gdzie? Tutaj jest. Mucha. Mucha. Zabić muchę! Nie zdążyłam. To dostałem żądło w nagrodę. Żądłem? Też. Jeszcze jedna! A ja słyszałam jakiegoś predatora. Żelka. No w końcu dżungla, nie? No. Dobra, to pamiętajcie, że zaraz lama, zawsze lama ze mną był. Sztachu. Cześć. Oraz Omeg. Też cześć. Oraz nasze lasery. Do zobaczenia w następnej Terrarii, kiedy nadal będziemy zwiedzać dżunglę. Gdzie nadal będziemy zwiedzać dżunglę? Ja sama jestem kiedy. Dżunglę. 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 Puszczę amazońską. To co? Trzymajcie się, cześć! Niestety nasze losy nie były tak kolorowe, jak przewidywaliśmy. Po kilku dniach okazało się, że zjarał nam się dysk. Poszła się kochać cała mapa oraz kilka nagrań. Tak więc daliśmy sobie chwilowo spokój z nagrywaniem Terrarii. Później niestety okazało się, że każdy z nas ma kilka swoich zajęć i swoje życie. I jakoś tak się złożyło, że już nigdy nie znaleźliśmy czasu na wspólne nagrywanie. Niemniej jednak muszę przyznać, że Terrarię z Ramolami wspominam świetnie i bardzo żałuję, że nie udaje nam się już spotkać. Muszę przyznać, że sprzątanie dysków czasem ma swoje zalety. I bardzo się cieszę, że udało mi się odkopać te nagrania. Wiecie co, tak jeszcze jedno mi przyszło do głowy. Nie wiem czemu, ale zdecydowanie wolę swój stary mikrofon. Ten stary, pierdzący, który trzeba było odszumiać i robić całą masę rzeczy przy ścieżce dźwiękowej, żeby ona jakoś tam brzmiała. Mam wrażenie, że mój głos był wtedy bardziej taki, jak mój jest naprawdę, niż taki, jak jest obecnie, jakby z jakąś taką cyfrową, dziwną barierą. I tym sentymentalnym akcentem będziemy się żegnać z Terrarią z Ramolami. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze przy archiwalnych odcinkach. Ja Was oczywiście zapraszam na Terrarię z Kryzysem i Kinaczewą. Mam nadzieję, że ta seria wypadnie równie dobrze, co seria z Ramolami.
Także pamiętajcie, raz lama, zawsze lama i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Terrarii. Trzymajcie się i cześć!